Księga Ezechiela, rozdział 27, część pierwsza. I doszło mnie słowo Pana tej treści. A ty, synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad Tyrem i mów do Tyru. Ty, który mieszkasz u dojścia do morza, handlarko ludu na wielu wyspach. Tak mówi wszechmocny Pan. Tyże, ty sobie pomyślałeś, jestem nieskończenie pięknym okrętem. Ezechiel miał zapowiadać różne nieszczęścia, które dotkną Tyr, i miał przekazać przesłanie od Boga temu miastu, żeby ci ludzie wyciągnęli wnioski, żeby wiedzieli, że Bóg, którego Ezechiel reprezentuje, jest prawdziwy. Przedstawia tutaj Ezechiel, jak Tyr postrzega samego siebie, jak widzi siebie jako nieskończenie piękny statek. To rzeczywiście wynikało z tego, że część Tyru leżała na wyspie i ci, którzy tam mieszkali, mogli się czuć jak na statku. Bóg też przyznaje, że jest to miasto, które żyje z handlu i handluje z wieloma wyspami. W samym sercu mórz są Twoje granice. Budowniczowie Twoi nadali Ci kształt nieskończenie piękny. Wpływy Tyru sięgały daleko, dlatego Ezechiel napisał, że jego granice są w sercu mórz i przyznaje, że rzeczywiście miasto jest bardzo piękne. Wszystkie Twoje burty zbudowali z cyprysowego drzewa seniru. Wzięli cedr libański, aby wznieść na Tobie maszt. Twoje wiosła zrobili z dębowego drzewa baszanu. Twój pokład wyłożono kością słoniową w oprawie z drzewa cyprysowego z wysp Kittyjczyków. Porównując Tyr do statku, Ezechiel go przedstawia jako statek zrobiony z najlepszych materiałów. Cyprysy, można to też przetłumaczyć jako jodły, pochodzą z Seniru, czyli z góry Hermon. Maszt, czyli najbardziej obciążony element statku, jest zrobiony z libańskiego cedru, czyli z drzewa bardzo potężnego i bardzo trwałego. Wiosła też z bardzo dobrego materiału, bo z dębu, a pokład wyłożony bardzo kosztowną ozdobą, czyli kością słoniową i drzewem cyprysowym. Twój żagiel był z cennego haftowanego płótna egipskiego, aby służył ci za sztandar. Twój dach był z fioletowej i czerwonej purpury z wysp Eliszy. Żagiel był zrobiony z płótna egipskiego. Egipt to było państwo, które słynęło z bardzo wysokiego poziomu kultury. Elisza to prawdopodobnie jakaś grecka kolonia. Mieszkańcy Sydonu i Arwadu byli twoimi żeglarzami. Mistrzowie Semeru byli twoimi sternikami. Sydon i Arwad to też miasta fenickie, ale mieszkańcy tych miast pracowali w Tyrze, czyli to miasto dominowało nad tymi innymi. Starsi Gebalu i jego mistrzowie naprawiali u ciebie twoje uszkodzenia. Wszystkie okręty morskie i ich żeglarze bywali u ciebie, aby z tobą prowadzić handel zamienny. Gebal albo Byblos to też miasto fenickie, także z tego miasta ludzie pracowali w Tyrze i dla Tyru. Paras i Lut i Put służyli w twoim wojsku jako wojownicy. Tarczę i hełm zawieszali u ciebie, przydawali ci blasku. Put to prawdopodobnie dzisiejsza Libia, a Lut to kraina w dzisiejszej Azji Mniejszej. Stamtąd Tyr zaciągał żołnierzy. Synowie Arwadu w twoim wojsku stali na twoich murach wokoło i czuwali na twoich wieżach, zawieszali swoje tarcze na twoich murach wokoło. Oni to dopełniali twojej piękności. Mieszkańcy Arwadu nie tylko pracowali w
Tyrze jako żeglarze, ale też jako żołnierze. Tarszysz prowadził z tobą handel ze względu na obfitość wszelkich twoich dostatków. Płacił ci srebrem, żelazą, cyną i ołowiem za twoje towary. Tarszysz albo Tartezos to miasto i port na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Okręty z Tyru przepływały całe Morze Śródziemne, żeby się tam dostać. Jawan, Tabal i Mesech handlowali z tobą. Dostarczali ci niewolników i naczyń miedzianych na zamianę. Jawan to prawdopodobnie środkowa Grecja. Tabal i Mesech to plemiona mieszkające między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. Z Bet Togarmy dostarczano ci koni pociągowych, wierzchowców i mułów za twoje towary. Bet Togarma to prawdopodobnie dzisiejsza Anatolia, czyli środkowa Turcja. Kupcy z Tyru nie tylko pływali daleko, ale też wędrowali lądem daleko, żeby przeprowadzić transakcje. Mieszkańcy Dedanu prowadzili z tobą handel. Liczne wyspy były twoimi klientami. Płaciły ci kością słoniową i drzewem hebanowym. Dedan to miasto-państwo w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Aram prowadził z tobą handel z powodu obfitości twoich wyrobów. Za twoje towary dostarczali ci drogich kamieni, czerwonej purpury, wzorzystych tkanin, bisioru, korali i rubinów. Aramejczycy to sąsiedzi Izraelitów, często też walczyli z Izraelem. Juda i ziemia izraelska prowadziły z tobą handel. Za twoje towary dostarczały ci pszenicę z minnit, słodkie pieczywo i wosk, miód, oliwę i balsam. Także Izraelici handlowali z Tyrem. Wspomniane jest miasto Minit, które Jeftę odbił z rąk Amonitów. Damaszek prowadził z tobą handel z powodu obfitości twoich wyrobów, obfitości twoich dostatków. Dawano ci w zamian wino z Helbonu i wełnę z Saharu. Także mieszkańcy dzisiejszej Syrii handlowali z Tyrem. Wedan i Jawan dostarczali ci z Uzalu na twój rynek żelazo kowane, kasję i trzcinę. Uzal to prawdopodobnie dzisiejszy Jemen, także kupcy z Tyru pływali też po Morzu Czerwonym i docierali do Oceanu Indyjskiego. Dedan handlował z tobą czaprakami do jazdy konnej. Arabowie i wszyscy książęta z Kedaru prowadzili z tobą handel jagniętami, baranami i kozłami. Tym z tobą handlowali. Tutaj są wymienione różne plemiona arabskie, Dedan i Kedar. Także oni handlowali z Tyrem i przyczyniali się do jego świetności. Znowu widzę przygnębioną twarz, znowu widzę zasmucone oczy, zagubiony wśród codziennych spraw, z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Czegoś chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów powiązałeś z tym, aż tu nagle mówisz straszny pech. Wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy
ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, gonisz szczęście, co ci wciąż ucieka, krzyż codzienny chciałbyś rzucić sam. Złości się, a Bóg na ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga zabrać?